Siema, witam Was na kanale Broda to nie moda, studio łazienkowe, redaktor Adam po tej stronie. Dziś bardziej taki filmik newsowy niż testowy, czyli trzy tajemnicze pudełeczka. A co w trzech tajemniczych pudełeczkach? W trzech tajemniczych pudełeczkach trzy różne mydła od firmy Duelist. Może na początek, zanim Wam przedstawię trzech zawodników, powiedzmy skąd one się wzięły. Urodziła je wioska mydlarska Teodoryk dla duelistów. Są to mydła 100% naturalne, 100% robione ręcznie. Nie zawierają SLS-ów, nie zawierają SLES. Nie zawierają również gliceryny, jak i olejków eterycznych, ani innych substancji zapachowych. Tyle mydeł na rynku, a duelist decyduje się na krok wypuszczenia nie jednego, nie dwóch, a trzech różnych mydeł. No to przedstawmy zawodników. Pierwszym zawodnikiem jest mydło kokosowe natłuszczające. Kolejnym zawodnikiem jest mydlnica, mydło regenerujące. Ostatnim z zawodników mamy len. Natłuszczające? Nie. Len jest nawilżający. Dwa z nich zostały już przeze mnie użyte. To mniejsze, które bardziej się zużyło, jest to mydlnica, a tu mamy kokos. Nie otwierałem trzeciego, czyli mydła z lnu, ponieważ chciałem Wam pokazać, jak takie mydło jest zapakowane. Mamy tutaj, na pewno mamy naklejeczkę zabezpieczającą. Na takim słomce, sianku leży sobie mydełko zawinięte w papierek. Bardzo fajny zresztą. O, tu sobie odwiniemy. Papierek do wyrzucenia. I mamy taką kosteczkę mydła z lnu. 85 gram plus minus 5. Jak nas zapewnia producent. Na każdym pudełeczku mamy naklejkę informacyjną, co zawiera, gdzie zrobione. Ja tu się troszeczkę podeprę tą naklejką. Przeczytam Wam, żeby nie pomylić, co z którym się je, które się myje, czym się myje. Więc możemy przejść do testów bardziej recenzji właściwej. To może na początek pójdzie mydło, którego nie użyłem, ale zaczerpnąłem informacji u źródła, czyli u chłopaków z Duelist. Może tak troszkę o właściwościach i troszeczkę dla kogo jest doskonałe. Jak wspomniałem wcześniej, dla duelistów wyprodukowała to wioska mydlarska Teodoryk. Nie podrażnia, nie uczula. 100% mydło ekologiczne, w 100% wytwarzane ręcznie, bez dodatków gliceryny, SLS, ale o tym chyba mówiłem. No właśnie, więc może nie tak. Właściwości. Doskonałe, oczyszcza skórę oraz włos brody. Silnie nawilża włos oraz skórę brody. Tak to potwierdzają chłopaki z Duelist, że bardzo fajnie nawilża tą brodę, tą skórę. Jest no, bardzo fajny efekt, przyjemny. Broda przyjemna w dotyku, nawilżona, więc trzeba im uwierzyć na słowo. Doskonale odżywia mieszki włosowe. Doskonałe dla kogo? Doskonałe dla osłabionych i suchych włosów. Czyli dla kogoś, kto pracuje, nie wiem, w suchych pomieszczeniach, gdzie to powietrze jest suche, do skóry delikatnej i suchej, czyli to, co powiedziałem, oraz skóry podatnej na uczulenia i podrażnienia. Więc tyle Wam mogę powiedzieć na temat tego mydła. To, co mi chłopaki powiedzieli. Kolejnym mydłem, które wziąłem pierwsze właśnie na tapetę, było to mydło do brody regenerujące z mydlnicy lekarskiej. I tutaj troszeczkę też oszukałem system, ponieważ umyłem się cały tym mydłem, zresztą kokosowym też. Ale dlaczego się umyłem po przeczytaniu cały? Ponieważ po przeczytaniu tej etykiety, mydło do brody regenerujące z mydlnicy lekarskiej, stwierdziłem, że czemu by nie zadbać o mój świeżo zrobiony tatuaż, skoro właściwości mamy delikatnie oczyszcza z pyłów zawieszonych metali ciężkich, działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybicznie, przywraca naturalny stan skóry oraz włosa.
To, że włos jest po tym bardzo fajny, zresztą bardzo fajnie też głowę myje. Wszelkiego rodzaju wodne pomady czy kremy zmywa bez żadnych problemów. No i właśnie tatuaż. Tatuaż świeży, genialna sprawa. Polecam spróbować. Nie jest to film o tatuażach, więc nie będę się tu rozwijał na tym, ale jest przetestowane, sprawdzone. Żadnego uczulenia, żadnych podrażnień. Plus odpowiednie kremy do gojenia tatuaży. Genialna sprawa. Dla kogo? Dla osób dużo przebywających w mieście. Dla włosów zniszczonych przez czynniki atmosferyczne, skóry podatnej na uczulenia oraz podrażnienia. Trzecie mydełko. Jest to mydło natłuszczające kokosowe. Tak jak było na początku filmu, użyłem do tego mydła kokosowego. Bardzo fajnie mamy nawilżoną tą brodę, skórę pod brodą. Fajnie rozstrzeszemy po umyciu. Siadam do kompa, do swojej pracy. Nie nakładając ani olejku, ani balsamu. Zobaczymy, co będzie się działo, jak długo będzie taka broda, jak tutaj mamy w instrukcji, natłuszczona oraz nawilżona. Więc spokojnie pracując sobie kilka godzin w domu, nałożyłem dopiero olejek, jak wyszedłem z domu, żeby sobie jakoś ułożyć tą brodę, rozczesać, więc wszystkie te informacje są naprawdę zgodne i potwierdzone. I na koniec krótkie podsumowanie trzech już nie tak tajemniczych pudełeczek z mydłami o różnym zastosowaniu, nawilżającym, natłuszczającym, regenerującym. Jaki plus, jaki minus? Dla mnie nie ma żadnych tutaj minusów. Bardziej są same plusy, ponieważ tak, jednym z ważniejszych plusów po testach mydelnicy i kokosu już wiem, że wybywając gdzieś na zlecenie, gdzie muszę zostać na noc, nie będę musiał zabierać szamponu, żelu pod prysznic, szamponu do włosów. Mówimy tu wcześniej o szamponie do brody, czyli trzy produkty, które zajmują miejsce w walizce, a potrzebuję tego miejsca troszeczkę. Już wiem, że zabiorę jedno mydło. Jedno mydło, którym umyję brody, którym umyję włosy i którym umyję całe ciało. Minusem dla Was może być cena. Cena 39 za jedno mydło. Tylko pytanie. Czy 39 zł to będzie tak dużym minusem, gdzie te mydła nie są robione masowo do sprzedaży, nie pojawiają się, wiemy gdzie i co chcę powiedzieć. I wtedy to mydło by kosztowało faktycznie tam, nie wiem, 15, 16 czy nawet ileś złotych? Chyba nie. Po drugie, 39 zł, przeliczając nawet na 3, 5, 6 miesięcy, bo na pewno w swojej toalecie macie, w swojej łazience macie inne mydło, macie też szampon do brody, więc będziecie używać tego naprzemiennie. Zresztą nawet ja sam używam naprzemiennie, żeby się nie znudzić, nie przyzwyczaić do jednego produktu. Więc myślę, że nie jest to tak potężną wadą taka cena. A zapewniam Was, że jak spróbujecie, to zapomnijcie o tej cenie. No cóż, polecam. Mydła przetestowane na mnie osobiście. Na pewno już większość z Was ma w swojej łazience takie mydełko, więc bardzo bym prosił o podzielenie się spostrzeżeniami pod filmem w postaci komentarza. Subskrybujcie, dzwoneczek wduście, żebyście byli na bieżąco i zapraszam Was na kolejny film. Piona!